W nowoczesnej gospodarce większość transakcji dokonuje się bezgotówkowo. Popularność płatności bezgotówkowych wśród Polaków wyraźnie rośnie. 10 lat temu było to 2%, obecnie udział ten szacuje się na ponad 20% w ogólnej liczbie płatności detalicznych. Panuje powszechne przekonanie, że obrót bezgotówkowy jest droższy niż gotówka, a to ze względu na terminal i koszty z nim związane. Takie podejście stara się zmienić program wsparcia obrotu bezgotówkowego. Przekonanie o tym, że płatności gotówkowe są bezkosztowe, jest niesłuszne. Cytując eksperta, już otrzymujący płatność gotówkową, czyli usługodawca, musi gotówkę w odpowiedni sposób przechowywać, konwojować i przenosić do banku. Bank z kolei musi płatności gotówkowe zaksięgować, bezpiecznie przechowywać, a następnie także konwojować. Na końcu tego łańcucha jest Narodowy Bank Polski, który te pieniądze musi wydrukować i również w odpowiedni sposób dostarczać do obiegu płatniczego. I łączne te koszty w ogóle z punktu widzenia społecznego to jest około 1% PKB. 1% produktu krajowego brutto to wydaje się być niewiele. Ale w przeliczeniu na pieniądze to 18,5 miliarda złotych, czyli około 18 wysokiej klasy stadionów piłkarskich. Coraz więcej Polaków oczekuje, że także w urzędach będzie mogło zrealizować płatności bezgotówkowo. Aktualnie co 10. jednostka samorządu terytorialnego oferuje taką możliwość, a korzyści dla samorządów w tym zakresie są bardzo duże. Najważniejszym jest wizerunek. Wizerunek urzędu, który staje się nowoczesnym, staje się urzędem, który pomaga klientowi i chce być przy kliencie i chce dla klienta, chce spowodować, żeby klient miał wszelkie możliwe formy płatności, a przede wszystkim płatności bezgotówkowe, czy to kartą płatniczą, czy telefonem komórkowym. Coraz częściej zdarza mi się także dokonywać płatności przy użyciu telefonu. Umożliwia to m.in. system płatności mobilnych BLIK. Za jego pomocą można zapłacić w sklepie lub kawiarni, zrobić zakupy w internecie, wypłacić pieniądze z bankomatu albo przelać pieniądze na inny numer telefonu. Wraz z rozwojem technologii udział płatności mobilnych w ogólnej liczbie płatności dynamicznie rośnie. 1 miliard złotych. Tyle za pomocą systemu BLIK wydają Polacy w ciągu jednego kwartału. Przeciętna transakcja BLIK-iem to 140 zł. Dzięki swojej prostocie obrót bezgotówkowy przynosi nam wiele korzyści, zarówno konsumentom, jak i firmom. Skracamy czas obsługi klienta, ale przede wszystkim to bezpieczeństwo. Każda transakcja zostawia ślad w postaci elektronicznej, który trudno jest usunąć, tak, czy też zgubić, tak jak w przypadku portfela z gotówką. Wychodząc z domu nie musisz brać ze sobą pieniędzy. Wystarczy karta, a coraz częściej sam telefon, żeby zrobić zakupy czy wypłacić pieniądze z bankomatu. Trudno dziś wyobrazić sobie świat bez internetu. Cyberprzestrzeń to strony internetowe, aplikacje, poczta elektroniczna, serwisy społecznościowe i w coraz szerszym aspekcie finanse i bankowość. W Polsce każdego dnia hakerzy dokonują około 100 tysięcy włamań, między innymi na prywatne konta bankowe. Ich ofiarami padają nieświadomi zagrożeń użytkownicy sieci. Dlatego tak ważne jest wiedzieć, jak chronić swoje bezpieczeństwo w sieci. Celem cyberprzestępców są przede wszystkim nasze dane, czyli poufne informacje na nasz temat, w tym dane osobowe oraz nasza tożsamość, czyli na przykład nasze dane logowania, w tym login, PIN oraz hasło do różnego rodzaju portali. Hakerzy chcą zaatakować nie tylko Twój komputer, ale także telefony czy tablety. Każdy z nas może stać się celem ataków hakerskich, dlatego robiąc zakupy w internecie, uważaj, na jakiej stronie dokonujesz płatności. Hakerzy wiedzą, jak przechwycić Twoje dane. Chwila nieuwagi, ignorowanie komunikatu i możesz stracić swoje pieniądze. Pamiętaj też, aby przed zalogowaniem się w pasku strony sprawdzić, kto wystawił certyfikat i czy jest tam zielona kłódka. 18% internautów za zakupy w internecie najczęściej płaci przelewem. 61% posiadaczy kont bankowych robi przelewy elektroniczne. Za pomocą głównego systemu obsługującego przelewy bankowe, Elixir, Polacy przelewają rocznie 4,5 biliona złotych.
Przestępcy potrafią podrabiać strony w internecie, w tym strony banków. Jeśli jakikolwiek element serwisu transakcyjnego albo mobilnego wzbudza Twoje wątpliwości, natychmiast przerwij wykonywanie transakcji i skontaktuj się z bankiem. Istnieje bowiem ryzyko, że Twoje dane trafią do przestępców. Żaden bank nie wymaga hasła jednorazowego w procesie logowania do serwisu transakcyjnego. Potrzebujesz jedynie wcześniej ustalonych loginu i hasła. Bank nigdy nie pyta w mailach o komplet informacji autoryzacyjnych, takich jak NIK, PIN, SMS-kod, odpowiedź tokena, ani o potwierdzenie danych osobowych. Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że jeżeli korzystamy z jakichś kont internetowych, nie należy nikomu innemu dawać haseł do tych kont. Druga zasada jest taka, że należy korzystać z legalnego oprogramowania i pamiętać o jego aktualizacji. Trzecia zasada taka, że jeżeli korzystamy z kont internetowych w bankach, to nie należy ich szukać poprzez wyszukiwarki, bo one niekoniecznie nas muszą prowadzić w miejsca, do których rzeczywiście chcemy trafić. Dbając o własne bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, pamiętaj, że to Ty ustalasz hasła do wszystkich serwisów transakcyjnych i innych serwisów internetowych. Dlatego dbaj o to i ustawiaj takie hasła, aby nie ułatwiać pracy hakerom. Jednym ze sposobów na stworzenie bezpiecznego hasła jest wymyślenie i zapamiętanie prostego zdania. Hasło będą stanowić pierwsze litery słów. Pamiętaj także, aby nie używać tego samego hasła do kilku witryn i aby zawsze się wylogowywać. Wygoda i bezpieczeństwo transakcji. Takie zalety kart płatniczych doceniają ich posiadacze. Dane karty są w pełni zabezpieczone. Chyba że sam użytkownik nie będzie dostatecznie uważny. Oto przykład sytuacji, jak postępować nie należy. A to jak chronić dane karty. Przy bankomacie potrzeba uwagi i ostrożności. Gdy wybierasz gotówkę i wpisujesz kod PIN, zasłoń klawiaturę ręką. Pamiętaj też, że w pobliżu bankomatu złodzieje mogli zainstalować kamerę. Patrz też, kto stoi za tobą w kolejce. Nigdy nie wiesz, kto tam stoi. Podobnie rób, wpisując kod PIN w sklepie, płacąc za zakupy. Nigdy nie wiesz, gdzie czai się złodziej. Znaczenie ma też to, jak skomponujemy swój numer PIN. Ważne jest, żeby PIN nie był zbyt prostym ciągiem cyfr. Dlatego należy unikać tego, żeby tworzyć go na podstawie dat urodzenia dzieci, osób bliskich, żony, męża. Nie zaleca się oczywiście, choć zdarzają się takie przypadki, żeby PIN nie stanowił ciągu tych samych znaków, na przykład czterech jedynek, czterech dwójek albo rosnących liczb 1, 2, 3, 4. Podsumowując, unikaj prostej kombinacji cyfr kodu PIN. Naucz się swojego PIN-u na pamięć. Nie udostępniaj PIN-u nikomu, podobnie jak nie udostępniaj kodu CVV. Na każdej karcie płatniczej istnieje kod CVV, który służy do potwierdzania autoryzacji transakcji w internecie. Oczywiście, jak w przypadku haseł, PIN-ów do karty, nie należy go ujawniać, zapisywać na kartkach, wkładać tych kartek do portfela. Generalnie trzeba go chronić, aby nie doszło do jego nieuprawnionego użycia przez osobę, która chciałaby dokonać zakupu w internecie. 66% Polaków uważa, że płacenie kartą jest bezpieczne i wygodniejsze niż płacenie gotówką. Ważna jest także szybkość transakcji. Płatność gotówką trwa przeciętnie 34 sekundy, podczas gdy płatność kartą z PIN-em 27, a kartą zbliżeniową bez PIN-u 12,5 sekundy. Numer 828 828 828 to numer międzybankowego systemu zastrzegania kart płatniczych. Zgłoszenie kradzieży lub zgubienia karty powoduje, że zostanie ona natychmiast zablokowana i nikt się nią nie posłuży.